Was z Asyżu. Dzisiaj jesteśmy w mieście, w którym urodził się Gabriel. Paradoksalnie, on urodził się po mojej lewej stronie, w budynku, w którym dzisiaj mieści się miejski ratusz. Kawałek dalej, po mojej prawej stronie, jest kościół zbudowany nad domem, w którym urodził się święty Franciszek. Święty był ze sobą bardzo mocno związany. Zarówno Gabriel, jak i Franciszek nie tylko pochodzili z Asyżu, ale otrzymali to samo imię. Gabriel w świecie, Franciszek posępny. Święty Franciszek powiedział bardzo wiele mądrych i pięknych słów. Wiele z nich zostało zapisanych, a chyba najbardziej znana jest pieśń słoneczna, będąca pochwałą całego stworzenia. Jednak swoim współbraciom pozostawił cytat, który ja dzisiaj chciałbym zadedykować wszystkim należącym do oratorium, wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom. Święty Franciszek powiedział do współbraci: zacznij od robienia tego, co konieczne. Potem zrób to, co możliwe, a odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.